Czy moralne jest granie postacią czarującą, nie używając czarów, na przykład magiem w grach? Jak się ma etyka do gier role-playing games i komputerowych? Z góry dziękuję. Eee, fanie gier RPG. Odpowiada ci fan Kapsli i grania w pikuty. <gryw> Przepraszam, że tak mówię, ale ja za bardzo nie wiem, co jest RPG. I w moich książkach teologicznych i religijnych tego nie było. Ja domyślam się, o co chodzi, bo to jest w ogóle dyskusja z Harry Potterem, etc. Proszę Państwa, Harry'ego Pottera nie czytałem. Widziałem jeden film chyba. Moje zdanie jest takie, jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie poprawić, to proszę to uczynić. Myśmy się też na magii wychowywali, że każdy z nas te zaczarowane lustra, te latające miotły, te o tych dorodkach, co to jedna wpadła do studni i tam mieszka dobra babajaga albo zła babajaga. To myśmy się na tym wychowywali. Tylko, że jednocześnie chodziliśmy do kościoła i wiedzieliśmy, że to Jezus Chrystus to jest coś innego niż ta bułka odrostka o tych braciach w kruki zamienione. I tak samo, proszę państwa, dlatego ja bym się nie bał. Tylko wiem, że dzisiaj film Gra komputerowa jest o wiele bardziej sugestywny i wciągający emocjonalnie niż książeczka Poczytaj mi, mamo. Dlatego ja bym nie potępiał w czambu, że o, o, tu jest magia, to już na pewno coś się złego stanie. Powtarzam, proszę Państwa, ja przeczytałem w dzieciństwie, poświęciłem dziesiątki godzin na czytaniu o magii. Ba babcia się przemieniła w to, czy wnuczka pofrunęła, bo się zamieniła w kruka. Tylko dzisiaj musimy patrzeć. Ale z drugiej strony chodziłem do kościoła. Gdybym ja do kościoła nie chodził, może by mi to ukształtowało jakieś inne spojrzenie na świat. Dlatego dzisiaj po pierwsze musimy czuwać, żeby nam się Harry Potter z Panem Jezusem nie pomylił. Łaska uświęcająca, łaska Boża, żeby się nie pomyliła właśnie z lataniem na miotle. To jest to. I, i zwracać uwagę, że książeczka Poczytaj mi mamo, tak nie wciągnie jak gra komputerowa Chociaż nieraz się czytało prawda, Panie Pawle, pod kołdrą uh, z latarką Ale to nie było to o, Widzę, że mamy podobne doświadczenia Podobne. Tak samo różnego rodzaju gry wirtualne, że ktoś się w kogoś wciela Proszę Państwa, ja się godzinami wcielałem W Janka Kosa Ja miałem na podwórku czołg Rudy 102 Nachrzaniałem na, na, na w Pantery, to jest, że głowa samym, Takim samym pojazdem tak, Nieraz widziałem jak Pan Paweł z Czarnousowem Na sąsiednim podwórku Zdobywają <laughs> przyczółek Magnuszewski Proszę Państwa, ja byłem bardzo często Benem Carpwrightem. Miałem konia, mój brat był Hossi, Adam i John Carpwright i, i proszę mi wierzyć, że to miałem, miałem kolty, naprawdę dziwe, takie srebrne kolty, to nie sprawia, że dziś jestem mordercą bo trochę mi się to kojarzy, o, bawią się w wojnę, to na pewno będą mordować mafia. Nikt z moich kolegów, z którymi się strzelałem, często raniłem mojego kumpla Marka, Włodka, to żeśmy zastrz zastrzeli. A że, jeszcze trup, że... Zastrzeli. ja, ja jest to na podwórku. Byłem no. też wiele razy ranny, Marusia mnie opatrywała, ale mówiąc poważnie, proszę Państwa, ja bym dzisiaj kury nie zabił. To może to do mnie do mnie nie, dobrze nie świadczy, może to mało męski jestem, ale nie zabiłbym, kury i zastrzykałbym nikomu nie zrobił. Jak, jak na ekranie pokazuję, jak się tą igłę wbija, to chociaż ja strzelałem, mówię, pa, 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 bezlitośnie strzelałem. Czy te różne bajki, kiedy zamykałem czarownicę za kluk, za kluk, Państwo pamiętacie? Potem było od kluk, od kluk, charakterystyczne. Ale zgadzam się, że jest pewna granica inna w dzisiejsze te bajki. One są niesamowicie ekscytujące, jest tam więcej okrucieństwa, ten trup może jakoś jak się godzinami przed tym komputerem siedzi, to się ma większe poczucie, że się naprawdę kogoś zabija. I niewątpliwie ja się zgadzam, że jest to groźne, ale w czambu bym tego wszystkiego nie potępiał. Nie potępiał, bo ja miałem i czołgi takie na gąsienicach i żołnierzyki, pamiętacie Państwo, taki był jeden, co strzelał na leżąco i konie z mieczami, które na koniki pocięli się robiło patataj, patataj, patataj i tak puch, puch ten tego zabił. I często też przekraczali granice czasu i przestrzeni i rycerze walczyli z chłopcami z Podleni. No? <śledziora> <laughs> Oczywiście. <śledziora> <śledziora> Dlatego, proszę Państwa, nie, nie chcę lekceważyć, ale nie, potem, nie wpadajmy w jakąś taką skrajność. Jak chłopiec ma miecz, to już wyrośnie na bandziora. Że jak ktoś się bawi, i grami, że tam ktoś na, na miotle gdzieś leci, to już na pewno wejdzie w New Age. Chyba nie tak, ale rodzice absolutnie powinni kontrolować i wyczuwać uzależnienie i wyczuwać, kiedy młody człowiek zaczyna mieć skrzywione spojrzenie na rzeczywistość. Ja tutaj, ze względu na to, że przez wiele lat jakoś no, wlazłem niestety w taką literaturę i różne otoczki z tym związane, to sięgając do tego, co ksiądz mówił, czy odnosząc się do, do klasycznych baśni, to tam jednak ta etyka była mocno zarysowana, prawda? Ten wybór między no dobrym i złem. No właśnie, to jest jeszcze jakaś wymowa książki. Prawda? N natomiast i nawet jeżeli tam się wydarzały takie rzeczy, no, które my dzisiaj nazywamy magią, ale tam miały taki wymiar cudowności, to one zazwyczaj służyły temu, żeby kogoś wyrwać z mocy zła. Dzisiaj i od pewnego czasu, od kiedy pojawiła się literatura z, nur z nurtu fantasy, na, na bazie której powstają te gry, one często tworzą pewne systemy. Często jest to w ogóle jakiś świat, który jest od podstaw stworzony, łącznie z systemem filozoficznym, który tam panuje, z systemem religijnym mhm. e, i gdzie tam magia jest ewidentnie wpisanym w życie każdego, każdej jednostki e, elementem istnienia po prostu, mhm. że, że za pomocą tejże magii po prostu się żyje. E, I też można rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy. Tam nie ma przebaczenia e, na przykład często. Tam jest sprawa załatwiana za pomocą zaklęć. E, i, I karę stosuje ten, który ma moc i załatwia tę sprawę według własnego uznania. No tak, rzeczywiście w tych bajkach z naszego dzieciństwa i baśniach zawsze było dobro i zło, było bezdyskusyjnie, sprawiedliwość, że ktoś ponosił karę za sprawiedliwe, za niesprawiedliwe swoje uczynki, to było piękne, ale myślę, że to w dzisiejszych bajkach też jest, że tam ktoś szuka swoich rodziców, że, że ktoś stara się być szlachetny, że musi, że musi pokonać pewne przeszkody, żeby osiągnąć cel. To jest bardzo mądre. Tak, oczyszczenia. Czy... oczyszczenia. Mhm. Dlatego trzeba, w czambułbym powtarzam, nie potępiał, tylko trzeba rzeczywiście, rodzice powinni doskonale wiedzieć, co dziecko czyta, Sprawdzać, jakie, jak to wpływa na jego psychikę, jakie są jego owoce. Proszę pamiętać, że to powiem w trochę innym wymiarze o uzależnieniu. Można się od książek religijnych uzależnić. I bardzo niezdrowo być już też uzależnionym od jakichś tam religijnych form patrzenia na świat i dlatego kontrolować to, to trzeba. Ale powtarzam, nie, nie byłbym tutaj na alarm przesadnie. No tak, ale ostrożność jest zalecana, Jasne. sam tego doświadczyłem, że, że można łatwo się musi na tym i też nie chcąc potępiać w czambu, to jednak warto zwrócić uwagę, bo no od pewnego czasu jednak wytworzył się taki nurt w tej literaturze szczególnie popularnej, który no już płynie jakoś tam i, i żyje własnym życiem i trudno z niego wyrugować pewne elementy, które są już i takim istnieją i w fakturze, i w strukturze tych, tych utworów, no są jakimiś produkcyjniakami, produkcyjniakami często i, tak. i, i bez tego to w ogóle nie mają prawa zaistnieć na rynku.